Akcja charytatywna rozpocznie się już o godzinie 10 zbiórką krwi dla Natalki Fedak, mieszkanki Żarowa chorej na białaczkę limfoplastyczną. Od godziny 10 do godziny 15 będziemy pobierali krew wewnątrz Galerii Świdnickiej. Podczas akcji istnieje możliwość rejestracji na potencjalnych dawców szpiku kostnego. To jest nowość wprowadzona u nas w klubie. Podczas całej akcji, czyli od godziny 10 do godziny 20, wolontariusze będą się przemieszczali przez całe miasto, a także wewnątrz galerii, gdzie będą zbierane pieniążki właśnie dla Natalki Fedak na dalsze leczenie. Wolontariusze tego dnia pojawią się w rynku i ulicach sąsiadujących centrum miasta, zaś po godzinie 15 zbiórki pieniędzy będą dokonywać w Galerii Świdnickiej. Dla wszystkich gości, którzy przybędą do nas 1 września od godziny 10, przewidzieliśmy masę atrakcji dla dzieci, ale także dla całych rodzin. Będzie pokaz baniek mydlanych, będzie malowanie twarzy, będzie pokaz robienia profesjonalnej biżuterii. Fajną atrakcją, myślę, że dla wszystkich będzie pokaz rycerski. A dlaczego warto wziąć udział w sobotniej akcji? Dzieci chore na białaczkę przybywa coraz więcej. Niestety jest to choroba, z którą możemy walczyć tylko jakby krwią. Dlatego zbierana jest krew podczas tej akcji dla wszystkich dzieci, między innymi też dla Natalki. Każdy, kto wrzuci przysłowiowy grosik do naszej puszki, będzie mógł pomóc nam w zakupie leków. To są bardzo drogie leki, które pomogą zwalczyć właśnie białaczkę u Natalii, ale nie tylko u Natalii. Serdecznie zapraszam Państwa wszystkich już 1 września do Galerii Świdnickiej na akcję charytatywną. Akcję poprowadzi Stowarzyszenie imienia Julii Kujacz. Jula, pomóż dzieciom chorym na białaczkę. Pamiętajcie, że razem możemy więcej.